modelki muszą być takie same i to wygląda cudownie na wybiegu. Tak. Jak wychodzi ci piękny finał i idą takie te gazele, tak, suną przez ten wybieg. No oczywiście to już teraz jest niemodne, niefajne, nie okej. Natomiast no to zawsze wyglądało pięknie. No, i uważam, że modelka to też nie jest tak, że my sobie możemy wybierać, kto jest modelką. No to nie jest tak, że wybierasz. Modelką trzeba być, po prostu. Trzeba mieć charakter, charyzmę, spektakularność jakąś. To nie chodzi o urodę finalnie, bo tak naprawdę ludziom się myli, że sexy dziewczyna to jest modelka. Modelki to w ogóle nie jest sprawa o seksie. To nie są sexy dziewczyny na wybiegu. One nie, wiadomo, że czasem potrzebujemy, czy do pięknej bielizny, czy do strojów, no ale to jest jakby inny casting. Ale bardziej też powiedziałabym pewnej zmysłowości, tak, a nie takiej seksualności. Dokładnie, nie wszystko jest seks. Po prostu czasem zmysły są ponad tym i bardzo często, i to lepiej działa, tylko ludzie sobie nie potrafią zdać z tego sprawy. To nie jest tak, że takie nieseksowne modelki miałeś, a takie seksowne miałeś. To nie o tym jest. I to jest dziwne, no bo to jest tak jakby nagle patrzeć, czy wszyscy strażacy są sexy i nadają się do kalendarza, wiesz, takiego z tymi gołymi strażakami, co tam się na licytacje charytatywne jakieś robią. No nie, to też nie jest o tym. To jest o facecie, który potrafi ugasić pożar i ma merytoryczną do tego wiedzę. No modelka też musi wiedzieć, jest taki wybieg, tak się idzie, jest, nie wiem, te przebiórki, masz 30 sekund na zmianę. No to też jest wszystko wiedza praktyczna, no naprawdę.